Artem, daj mi trochę popcornu. Zjedzmy razem. Masz, nie mam nic przeciwko. Nie, ja wolałabym z paczki. Patryk, wystarczy, nie zdążyłam przeżuć. Artem! Artem! Cisza, nie rzućcie tak głośno. Teraz ten w okularach musi zabić bandytę. Co? Kev, włączyłeś film akcji? Chcieliśmy obejrzeć komedię romantyczną. Tak, romantyczny film. Tak, a ja chcę obejrzeć film Santa Barbara. A ja bym obejrzał Grę o Tron. To obóz, każdy ogląda co chce. Prawda! Ja pierwszy wziąłem pilota, więc dzisiaj oglądamy film akcji o Leonie. Chłopaki! Patrzcie, co mam! A co to? Fasolki wszystkich smaków! Nigdy tego nie jadłem, chcę trochę! A żebyś dostał o smaku zgniłych jajek! To co, próbujemy? Podobno te białe są najgorsze! Ci, którzy dostaną te o smaku zgniłych jajek, idą pocałować swoją cheerleaderkę! Nie chcę tych o smaku zgniłych jajek! Moja jest pyszna. Moja też. O, ja mam o smaku zgniłych jajek. Dziewczyny, dzisiaj będę musiała sobie zrobić depilację. Dziewczyny, a ja kupiłam sobie taki niesamowity kostium. Dzisiaj pójdę w nim na naszą imprezę. Laila, o co marudzisz? Jak chcesz iść z zarośniętymi nogami, to podrapisz Maxa, a Max ma wrażliwą skórę. Jena, skąd wiesz, że Max ma taką wrażliwą skórę? Dziewczyny, a wczoraj sobie kupiłam taki niesamowity tusz do rzęs. Sprawia, że rzęsy są takie. Kto chce spróbować? Ja! Daj mi! Dobra, dziewczyny, na pewno wam pożyczę. A tak w ogóle, to co ubieracie na imprezę? Oj, Dianeczka, nie jesteś jedyna, która ma oszałamiający strój. Ja też wczoraj coś kupiłam. Tak, dziewczyny, ja też. Ale umówmy się, że dopóki nie zaczniemy się przebierać, nie pokażemy naszych strojów. Hej, Jana, muszę cię pocałować. Fu, browasty, gdzie ty byłeś? Fu, browasty, byłeś w toalecie? Fu, browasty, dlaczego śmierdzisz i czego chcesz? My idziemy na imprezę. Zjadłem fasolki o smaku zgniłych jajek, muszę cię pocałować. A niech to, browasty chce pocałować Janę, ponieważ natknął się na zgniłe jajo. Browasty, zejdź na dół i przygotuj się. I powiedz reszcie koszykarzy, żeby też się przygotowali. Bo czas na imprezę. Wychodzimy zaraz po tym, jak przegrywy pójdą spać. Tak, browasty, i umyj zęby. Nie rozumiecie, przegrałem zakład. Zjadłem fasolkę o smaku zgniłych jajek. Fuj, Jana, powiedz swojemu narzeczonemu, żeby nie wchodził do naszego pokoju. On naprawdę cuchnie. Serio, pozwala sobie na zbyt wiele. Dziewczyny, połóżmy przegrywów do spania i chodźmy się przebrać. Tak, chodźmy położyć ich spać. Laila, widzę, że zdecydowałaś się pójść owłosiona. Tak, dziewczyny, położymy przegrywów spać i... Wystroimy się! Co? Nie rozumiem, kto pozwolił im oglądać telewizję tak późno. Oni oszaleli. Oni powinni być już w łóżkach. Artem, zabrakło popcornu, idź po więcej. Marusia, to już trzecia paczka. O, Artem, dla mnie też trochę z serem. No jasne, Julie. Co? Jaki popcorn? A gdzie są koszykarze? Mieli ich pilnować. Przegrywy, nie rozumiem, dlaczego oglądacie tak późno telewizor. Idźcie spać. Jesteście w obozie, a nie w domu. Tu są zasady. I nikt nie będzie tu oglądał telewizji do rana. Wiecie, cheerleaderki, nie pójdziemy spać, dopóki nie skończymy oglądać filmu. Nie pójdziemy spać w najciekawszym momencie. Mówiłem, że to fajny film, a nie jakiś romantyczny badziew. Cheerleaderki, skończymy oglądać, a potem pójdziemy spać. Artem, długo jeszcze chciałam popcornu z serem. Nie, chyba czegoś nie zrozumieliście. Co jest? Kev, i żadnych paluszków. Musisz się dobrze odżywiać. Dlaczego telewizor się nie wyłącza? Co jest nie tak? Diana, Kev ma pilota. No, Kev. No to tak, umyjcie ręce i idźcie szybko spać. A my się upewnimy, czy wszyscy jesteście w łóżkach. Kokoszonku, a ty gdzie? Dobra, Patryk, słodkich snów. Do zobaczenia jutro. Porozmawiamy przy pokoju, Gigi. Brakło popcornu, ale jest cytryna. Chłopaki, cicho, tam są cheerleaderki, każą nam spać.
Chodźcie, podajemy, że idziemy spać, a potem obejrzymy na telefonie. Tak! Nie no, oszaleliście, chłopaki? Jecie fasolki wszystkich smaków? Chłopaki, a wy co, zapomnieliście, że idziemy dzisiaj na imprezę? Dlaczego nie sprawdziliście i nie położyliście przegrywów spać? Dziewczyny, idźcie uspać przegrańców do snu! A my się przebierzemy. Tak, nie traćmy ani minuty! Dziewczyny! Tempo, tempo! Nie, czy oni są normalni? Dobra, chodźcie, będziemy dalej oglądać. Artem, będę za tobą tęsknić. Patryk, przyśnij mi się dzisiaj. Ja też, Gigi. Artem, dobranoc, słodkich snów. Daj spokój, chcę obejrzeć film. Artem! Artem, mam pomysł. Kiedy wrócimy z obozu, zamieszkamy w moim domu. Julie, czemu? Ja mam swój własny dom. Dobra, dobra, słodkich snów, do zobaczenia. Pa, pa. No już, już, musimy obejrzeć film do końca. Chodźmy. Wiecie, dziewczyny, w ogóle nie chce mi się spać. Gigi, co mamy zrobić? To jest obóz, są zasady. Poczekajmy, aż cheerleaderki zasną i pójdziemy na imprezę. Marusia, jaką imprezę? Dziewczyny, patrzcie, cheerleaderki przyjdą, zobaczą, że zasnęłyśmy i potem pójdą spać. A my pójdziemy na imprezę z naszymi chłopakami. Tak, Marusia, a gdzie widzisz chłopaków? Oni sobie poszli obejrzeć film. Wszystko im jedno. Dobra, dziewczyny, szybko rozłóżmy łóżko i udawajmy, że śpimy. Ja będę na łóżku. A ja mogę spać na podłodze. Kev, a co jak wejdą cheerleaderki? Zamknijmy oczy i udajemy, że śpimy. Lepiej oglądać bez dziewczyn, nikt cię nie rozprasza. A tak to daj popcorn, daj popcorn. Marusia zwariowała, cały popcorn mi zjadła. A Julie z otwartymi ustami leżała, a ja jej tylko wpychałem jedzenie. Dobra, chłopaki, oglądamy film czy nie? No i co, jestem przystojny jak zwykle, nie? Nie, Smajlik, to ja jestem najprzystojniejszy. Nie, chłopaki, to ja mam czerń na sobie, najlepiej wyglądam. Jak będziesz tak ubrany, to cię nawet nikt nie zobaczy na tej ulicy. Tak, cały jesteś czarny. Dobra, dobra, nie zazdroście już tak. Dziewczyny, jest tak dobrze, gdy przegrywy siedzą w swoich pokojach. Taka cisza. Tak, a jeszcze lepiej, gdy wszyscy śpią. Dziewczyny, nie byłabym taka pewna, czy śpią. Musimy to sprawdzić. Chodźmy. Dziewczyny. Zasnęły. Śpią na podłodze. No jasne, nie zmieszczą się na tym samym łóżku z Gigi. Śpią, tak. Chodźmy stąd. Nie musimy się nimi martwić. Tak. Dziewczyny! Co? Dziewczyny, zbieramy się. Cheerleaderki poszły. Na imprezę bez chłopaków. Będziemy się bawić do rana. Dziewczyny, jeżeli chłopaki śpią, to przebieramy się i idziemy na imprezę. Mam nadzieję, że koszykarze są już przebrani. Oj, Jana, przygotowywali się od dawna. No, dawaj! Idą tu! Dziewczyny, zapach jak zawsze niezbyt dobry. Dziewczyny, zobaczcie, śpią w tym, w czym chodzą. Nieważne, i tak śpią na podłodze. Dziewczyny, idziemy. Tak, dobra, chodźmy się przebrać. Chłopaki, poszły! Kev, włącz Leona. Tak, ma dwa karabiny maszynowe, zaraz dostaną. No co, dziewczyny, teraz? Przebieramy się! Dziewczyny, patrzcie na mój kostium. To Lampard. Jana, to nie jest Lampard. To zebra. To zebra. Tak, to zebra. Dziewczyny, a jaka to różnica? Dziewczyny, a ja kupiłam sobie nową, niesamowitą kurtkę jeansową. Zobaczcie, jaka czaderska. I kupiłam sobie jeszcze top i leginsy. Dziewczyny, nie rozumiem. Po co wam długie spodnie? Ja będę ubrana na lato. Shorty i top. Dziewczyny, chodźmy się przebrać. Mojemu Smajlowi spodoba się mój strój. Dziewczyny, chodźmy, tylko bądźmy cicho. Dziewczyny, a możemy zabrać ze sobą chłopaków? Nie, nie chcę iść na imprezę z Artemem, on jest taki nudny. Dziewczyny, jacy chłopcy? Nie chcę iść z Patrykiem. Chodźmy, chodźmy. Z nimi by nas przyłapali. Dziewczyny, czy oni są nienormalni? Dokąd oni poszli? Na pewno do chłopaków, film oglądać. Co to ma być? Nie możemy nigdzie iść? Bo musimy ich ciągle pilnować? Dziewczyny! Gdzie jesteście? Dziewczyny, jak zapytają, to chciałyśmy się napić wody. Co teraz zrobimy? Marusia, na dół! Dokąd one idą w nocy? A gdzie można iść w nocy?
Może po prostu poszły napić się wody. Stójcie! Dokąd idziecie? Kazałyśmy wam spać. Co wy myślicie, że cheerleaderki są głupie? A niech to dziewczyny przyłapały nas, już po nas. Pomocy, alarm! Cheerleaderki chcą opuścić obóz i nas zostawić! Alarm! One idą na imprezę! Gigi! Co to ma znaczyć? Chyba dziewczyny nigdzie się nie wybierzemy. Dziewczyny teraz już wiedzą. A czemu myślicie, że wychodzimy? Zawsze wyglądamy tak pięknie. Przymierzamy różne ubrania, bo niedługo będzie konkurs piękności. Tak, my jesteśmy cheerleaderkami. Lubimy zawsze wyglądać pięknie. A co się takiego dzieje w obozie? Tak, każdy powinien spać. Dobra, siedźmy cicho i posłuchajmy, co się tam wyprawia. Przestańcie mówić bzdury! Przestańcie nas oszukiwać! Chciałyście, żebyśmy poszły spać, a same idziecie na imprezę. Jaka impreza? Naprawdę nigdzie się nie wybieramy. Diana! Dziewczyny, jak możemy pójść na imprezę? Widziały nas. Dosyć imprezowania na dziś. Dziewczyny, szybko spać! I tak, dziewczyny, bez wody, bez niczego, idźcie spać! Tak, robi się późno. Chodźcie, dziewczyny. Aha, jeżeli my idziemy spać, to wy też idziecie spać. Aha, nas sprawdzają, a was nie. Dziewczyny, teraz my będziemy sprawdzać cheerleaderki. Przygrańcy dowiedzieli się o planie dziewczyn. No i dobra, przebieramy się i idziemy do spania. Nikt nie idzie spać, dowiedzieli się o dziewczynach, a nie o nas. To gdzie idziemy? Na imprezę! Smalik, dziewczyny się obrażą. A ja idę na imprezę, Jana nie miałaby nic przeciwko. Dobra, to Max, jak idziesz czy nie? Tak, decyduj. Lejla, przepraszam. I spróbujcie tylko nie spać. Będziemy was sprawdzać przez całą noc. Sprawdzimy, czy tam jesteście. To my was będziemy sprawdzać. To wy, cheerleaderki, nie opuścicie tego obozu. Będziecie pod naszym nadzorem. Nie no, one serio oszalały. Tak, dziewczyny, czuję, że nadchodzą ciężkie czasy. Na to wygląda. Zostawcie lajki i subskrybujcie mój kanał. Papa wszystkim. Wiecie, co przegrywy? Jesteście w naszym obozie i zasady tutaj ustalamy my, cheerleaderki. Cheerleaderki, spać!